Bonjour, ça va, žijeme, žijeme! Magda Frank, proste Państwa, wygrywa półfinał i co za tym idzie, finał również wygrywa, tyle że walkowa Rembo Patrycja Maria Fig nie wyszła na to spotkanie. Dla Magdy ekstra, bo po pierwsze 50 punktów za wygranie dwudziestki piątki, po drugie brak właściwie rozegrania meczu, który byłby na pewno męczący, no bo wiadomo, że zaraz eliminacja Australian Open, które są kluczowe, ale nie zmienia faktu, że jeżeli zaczynać sezon od wygranego turnieju, no to why not, tak? Więc brawo Magda, czekamy w Melbourne. I to, co nadchodzi naszych zawodników w tym tygodniu, to na pewno tak, Hubi zagra z Sonego w Auckland w Nowej Zelandii, Magdalinet zagra w Adelaide ze Swietą Kuzniecową, takie buty, proszę Państwa. No i co, Iga Świątek już przyleciała do Melbourne, ale żadnego turnieju przed nie gra. No i tak, świetne wiadomości z Bratysławy, pan Orlikowski w juniorach na dwójce awansuje do finału i zagra z nim z panem Nowańskim, który wcześniej w drugiej rundzie pokonał Marcela Kamrowskiego, więc będzie szansa na pomszczenie rodaka, panie Orlikowski, pomszczenie. Oby tak, trzymam kciuki. Tak jak w zapowiedzi, czas trofeum, czyli pan Pawelski pokonuje pana Kosa w finale kadetów, a z kolei pani Świerszczyńska zdobywa tytuł pokonując panią Koralnik, więc mistrzostwa Polski w Pszczynie. Bęk, zakończone. Rozstrzygnięcia w szatach również już w sobocie. Pan Błuś wygrywa z panem Plenkiewiczem 10-7 w trzecim secie i podnosi trofeum. A pani Kuszel pokonuje panią Pawelską i to jednak do niej pojedzie trofeum, więc państwo pawelscy przywiozą tylko aż jedno dużą zdobycz, ale druga też dobra zdobycz, bo drugie miejsce to też świetny występ, prawda? Jakby nie było. Gratuluję wszystkim i życzę następnym razem tym, co przegrali, lepszych wyników, a tym, co wygrali, obronę wyników albo poprawę gry właściwie, jak się uda obronić wynik. Bęk.